Cześć, tu Marcin Wytrążek. Dziś tylko jedno ćwiczenie dla tych, którzy nie mają czasu, a chcą mieć prawidłową postawę ciała. Omówię teraz tylko jedno ćwiczenie. No i nie można się usprawiedliwiać, że nie masz czasu, bo zapewne wstajesz rano i idziesz umyć zęby, możesz to ćwiczenie wykonać. Będziesz stać na przystanku, czekać na autobus, tramwaj, pociąg, możesz wykonać to ćwiczenie. Pójdziesz do sklepu, możesz wykonać to ćwiczenie. Będziesz jeść śniadanie, możesz wykonać to ćwiczenie. I pewnie szereg innych możliwości pojawi się do tego, żeby to ćwiczenie wykonywać. Dobrze do tego ćwiczenia na początek jest mieć lustro, czyli na pewno stanąć przed lustrem i troszeczkę tą sylwetkę poćwiczyć, ale później chodzi o to, żeby zyskać tą świadomość i to ćwiczenie wykonywać regularnie, kilkukrotnie, kilkunastukrotnie w ciągu dnia, aż nie stanie się nawykiem. Nie będziemy ćwiczyli żadnych mięśni, nie będziemy rozciągali żadnych mięśni, po prostu będziemy ćwiczyli prawidłową postawę. Teraz kilka ważnych informacji, jak tę postawę ciała ćwiczyć. Pierwsza rzecz, mostek do przodu. Jedna z wskazówek, wyciągnięcie głowy w górę. Albo bardziej technicznie, po prostu zmniejsz kifozę piersiową, jeżeli masz pogłębioną. Czyli jeżeli masz piersiowy odcinek kręgosłupa w zgięciu, to po prostu wyciągając mostek do przodu, wyciągając głowę do góry, tą kifozę zmniejszysz. Czyli zamiast stać tak, po prostu zmniejsz swoją kifozę. Pewnie, że na początku będzie kłopotliwie i chodzi o to, żeby ten ruch trenować. Czyli ten ruch trenujemy. Hop. Trenujemy, utrzymujemy. Druga ważna kwestia, bardzo częsta, to jest delikatne ściągnięcie łopatek i pociągnięcie ich w dół. Czyli ściągnięcie łopatek, pociągnięcie ich w dół. Tak, żeby bark znalazł się z boku tułowia, a nie znajdował się z przodu tułowia. Myślę, że już to widzisz. To jest bardzo często zsynchronizowane, czyli pogłębiona kifoza, wysunięte barki w przód. Więc mostek do przodu, lekkie ściągnięcie łopatek. Trzeci element, cofnięcie brody. Czyli zaczynamy właśnie od kifozy, ściągnięcia łopatek, lekkiego cofnięcia brody. Czyli lekkie cofnięcie brody, tak żeby głowa znalazła się nad tułowiem, a nie przed tułowiem. Kolejny ważny element to jest oddech. Czyli nie oddychanie przez usta, nie oddychanie szybko i płytko, tylko naucz się uspokajać. Wykorzystaj to ćwiczenie jednocześnie do budowania świadomości w ogóle bycia tu i teraz, do wyciszenia się i uspokojenia. Oddychaj swobodnie przez nos, staraj się oddychać powolutku, niesłyszalnie, tak żeby to powolnie wchodzące powietrze schodziło do dolnych partii płuc, tak żeby to powietrze, praca przepony pomogła Ci utrzymać tę sylwetkę. Kolejny ważny element, kiedyś może go rozwinę, to trzymaj w spoczynku język na podniebieniu. Czyli nie trzymaj otwartych ust, dlatego że język to jest silna, mocna struktura zbudowana z wielu mięśni, która także pomaga, wspiera utrzymanie prawidłowej sylwetki i można powiedzieć, że zapewnia pewną ramę, pewien core. My bardzo często mówimy o core, o rdzeniu tutaj, ale tutaj mamy też rdzeń, jeśli chodzi o szyjny odcinek kręgosłupa, w postaci języka. Więc też staraj się w spoczynku trzymać język za zębami na podniebieniu. No i teraz bardzo ważny aspekt praktyczny. Odniosę się do pewnego komentarza. Pod jednym z moich filmów jedna osoba zadała pytanie, czy osoby, które trzymają prosto plecy, to było pytanie do nich, to trzymanie pleców prosto, głowy prosto, czy to jest dla nich wysiłek i sprawia im ogromną trudność? No i teraz mogę na to pytanie odpowiedzieć, pewnie, że nie. 2-, 3-, 4-letnie dziecko, ono po prostu staje sobie prosto, no po prostu staje. To jest dla niego natura i norma. My to gubimy i przechodzimy w pewien nawyk. Z jednej strony wynikający troszeczkę z przykurczów, które konsekwentnie się pojawiają, ale to jest gdzieś na początku nawyk. I teraz chodzi o to, że ten nawyk trzeba zastąpić innym nawykiem. To się nie stanie z dnia na dzień, to trzeba sobie wyćwiczyć i zmieniać te proporcje. Dlatego nie wystarczy wykonywać tego ćwiczenia raz w tygodniu na zajęciach jogi, dobra, niech będzie 3 razy w tygodniu na zajęciach jogi, tylko właśnie od początku dnia przez każdy posiłek, każde może skorzystanie ze smartfona, ciągle w głowie, cokolwiek nie robię, taka sylwetka. I teraz, czy my mamy stać jak roboty, bo za chwilę jak będziesz ćwiczyć, no to będzie tak. O matko, czyli teraz tak, ten piersiowy odcinek, te ściągnięte łopatki, ta cofnięta głowa, czyli właściwie o makabra, ja stoję jak taki robot, nie? No a teraz trzeba zacząć żyć. No i teraz właśnie na tym rzecz polega. Przechodzimy już do
konkretnego wykonywania tego ćwiczenia, można powiedzieć. Czyli wiem, z jakich elementów się to składa. No, jeszcze można byłoby dorzucić czasami tyłopochylenie miednicy u osób z pogłębionym przodopochyleniem, żeby się wyciągnąć w górę, bo to jest jakiś fundament dla piersiowego odcinka i szyjnego odcinka kręgosłupa. I teraz dobrze jest czasami, regularnie sobie przypomnieć, dobra, tyłopochylenie miednicy, ściągnięcie łopatek, cofnięcie brody, nawet przejaskrawić tę pozycję i troszeczkę odpuścić, żeby w tym był luz. I teraz ważna rzecz. No, to nie jest tak, że my tylko funkcjonujemy w takiej pozycji. Dlatego teraz dobrze jest zacząć w tej pozycji funkcjonować. Czyli przyjąć tę sylwetkę, niezależnie czy to jest na stojąco, czy to jest w pozycji siedzącej. I teraz, jeżeli siedzisz, to postaraj się z utrzymaniem tej lepszej kifozy, zmniejszonej kifozy, cofniętej brody, cofniętych łopatek, wykonać różne gesty, czy wykonywać różne gesty. Stąd jak stoisz na przystanku, albo może siedzisz gdzieś, albo może myjesz zęby, to nie rób teraz tego na takiej zasadzie, że dobra, wytrążek kazał tak tu wszystko to zrobić i myję zęby. Nie, nie. Właśnie chodzi o to, że układ nerwowy się uczy podczas różnych czynności. Utrwalamy to podczas różnych czynności. Więc teraz jak myjesz zęby, tu sobie polerujesz zęby, to może wykonaj parę ruchów. Jak stoisz na przystanku, to właśnie skoryguj sylwetkę, troszeczkę wyluzuj. Oczywiście nie wracając do swojej starej sylwetki, której chcesz się pozbyć. I wykonaj parę ruchów. Może spójrz sobie góra-dół, skręć się, może skręć się w biodrach. Jednocześnie pamiętając o tych elementach. Z czasem to będzie nawyk. Baw się tym, bo możesz to jednocześnie ćwiczyć w czasie chodu. Możesz, już kiedyś o tym nagrywałem, wziąć kijek i czasami sobie chodzić z kijkiem. Pomyśl sobie, że jesteś facetem, że jesteś po prostu pułkownikiem z dawnych czasów i nie wypada pułkownikowi, poważnemu człowiekowi z osiągnięciami, dystyngowanemu, chodzić w taki olewacki, depresyjny sposób. Może jeżeli jesteś kobietą, no to pomyśl sobie, że no, jak dama z klasą, dumna osoba, dumna z własnego życia, z tego kim jest, będę chodzić w taki sposób radosny, bardziej optymistyczny, więc ja zawsze mówię, żeby fajnie się bawić tym, żeby to nie była udręka na zasadzie, o matko, 10 powtórzeń, ściąganie łopatek i tak dalej. I teraz, żeby nie było. Ja tu bardzo często nie występuję z pozycji autorytetu, jaki to banał, bo ja znam ten problem. Przez wiele, wiele lat siedziałem w szkole w ten sposób, przy stole w ten sposób. Kiedy masuję i pracuję, siedzę przy biurku, a miewam różne okresy, też potrafię usiąść przy garbieniu, gdzieś się zamyśleć. W życiu doświadczyłem różnych rzeczy. Nie zawsze był szampan i tylko impreza i radości, więc czasami to życie też nas sprowadza do parteru. Więc wiem, z czym się mierzysz. Jeżeli oglądasz ten odcinek, to wiem, z czym się mierzysz. To nie jest prosta rzecz. I teraz można powiedzieć, że ja ten film nagrywam dla siebie. Wiele rzeczy na tym kanale, to jest zabawne, robię dla siebie i dzielę się swoimi przemyśleniami, obserwacjami i doświadczeniami z innymi, bo wiem, że wiele rzeczy można zmienić, na wiele rzeczy mamy wpływ. I czy jest łatwo? Nie. Dlatego ja zacząłem to zamieniać w pewnego rodzaju zabawę. Widzę, że to ma też wpływ na nastrój, na budowanie jakiejś świadomości, na bycie tu i teraz. Dzięki tego typu zadaniom na pewno człowiek mniej korzysta z telefonu, mniej ucieka myślami gdzieś, może w jakieś zamartwianie i różne inne problemy, a więcej czasu spędza ze sobą. Ja się w swoim towarzystwie dobrze czuję. Więc po prostu pospędzaj troszeczkę czasu w swoim towarzystwie. Łapka w górę, jeżeli czujesz, że materiał pomocny, czujesz, że Cię gdzieś wspieram. Czasami o to chodzi, bo wielu z nas wie, jak jest, jak powinno być, co powinniśmy robić, a brakuje tej motywacji, przypomnienia czasami, albo może jakiegoś wsparcia. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Nie ukrywam, że to jest jakaś forma wsparcia mojej aktywności. Dalsza motywacja do tego, żeby z Wami być, żeby się z Wami dzielić różnymi materiałami, doskonalić także i dzielić jakimiś przemyśleniami, co w tym życiu możemy zmienić. Daj znać proszę w komentarzu, jak to w Twojej sytuacji wygląda. Może tak jest, że Ty już sobie odpuściłeś. Czy odpuściłaś tą robotę? To jest część Twojej osobowości. Ponosisz tego konsekwencje, ale ja to w pełni rozumiem. Są osoby, które, że tak powiem, gwiżdżą na to. Może nawet takie znamy, one tak lubią, czują się w tym świetnie, oczywiście gdzieś tam na boku cierpią, nie przyznają się do tego, ale to jest po prostu część ich osobowości, że one takie przygarbione funkcjonują i są z tym szczęśliwe. Albo daj znać, może Ci się udało
Nie wiem, może masz jakieś doświadczenie, że ja zrobiłam eksperyment 100 dni, chodziłam sobie właśnie z poduszeczką na głowie, z książką, albo moja mama miała takie metody i po prostu teraz już mi to wychodzi. Tak, żeby inne osoby oglądały. Mam nadzieję, że czytam czasami komentarze pod moimi filmami. Wielu ludzi dzieli się bardzo ładnie swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, czując, że tak jak mi zależy na jakimś wspólnym dobru, wzajemnej pomocy, tak wielu moich widzów, wspaniałych widzów, dzieli się swoimi doświadczeniami i obserwacjami, wspierając też także innych oglądających. Dobra, tyle na dziś. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.